Witam w kolejnym poradniku do Heroes 3. Dzisiaj wytłumaczę, jak rozpocząć w ogóle grę. Więc tak, zaczynamy sobie nową grę lub wczytujemy, jeżeli jakąś już mamy zaczętą. Ale ja nie mam, więc daję New Game. Teraz wybieramy albo Multiplayer, czyli jeżeli chcemy grać z kolegami, albo Single Scenario, jeżeli chcemy grać sobie samemu. Można też zagrać w kampanię, ale to o tym może innym razem. Także dajemy sobie Single Scenario. Tutaj wybieramy sobie taki przycisk Random Map. I tutaj mamy losową mapę. Tutaj sobie wybieramy rozmiar mapy, jaki chcemy. Powiedzmy, że damy na przykład sobie S-kę. Tutaj mamy od lewej do prawej coraz większe mapy. Gigant będzie największą, a Small, czyli najmniejszą. Tutaj mamy jeszcze taki przycisk, on włącza nam podziemia. Podziemia to jest drugie jakby piętro mapy, bo jak mamy całą mapę, to mamy jeszcze takie wtedy wejścia do podziemi i one są jakby pod mapą, jest druga mapa wtedy. Także to wtedy można sobie włączyć lub wyłączyć. Tutaj wybieramy sobie, ile ma być graczy komputerowych lub ludzkich. No głównie chodzi tutaj o ludzkich graczy, no to wtedy ja wybieram sobie na przykład jeden. A tutaj ile ma być komputerowych przeciwników. Powiedzmy, że na przykład 7 albo 5. No to jest mała mapa, to może nawet do 3, nie? Tutaj się wybiera teamy, jeżeli chce się jakieś ustawić, żeby były jakieś sojusze, ale no ja w tej mapie akurat ustawię, żeby po prostu był każdy na każdego. Tutaj mamy typ drogi, to można pominąć w sumie. Dalej mamy water content, no i to jest, czy ma być na mapie woda do ustawienia. Można dać oczywiście też losową opcję. Od razu się, jak widzicie, losuje. No. Ale można też samemu ustawić, żeby na przykład w ogóle nie było wody, żeby była taka normalna ilość, albo żeby to były po prostu wysepki, żeby tam było tej wody od groma. Tak samo jak możemy też wybrać sobie siłę potworów, żeby były albo słabe, albo takie dosyć średnie, albo po prostu silne. Dajmy może takie średnie dosyć. Później możemy sobie tutaj wybrać jeszcze difficulty. Mamy tutaj 5 poziomów trudności, są one oznaczane figurami z szachów i od lewej do prawej jest coraz trudniej. No mamy tutaj easy, normal, hard, expert, no i impossible. W sumie nie wiem dokładnie, czym się różnią te poziomy trudności. Wiem, że na pewno tym, ile mamy zasobów na start, ale czy czymś więcej, to nie jestem pewien. No i gdy już wybierzemy sobie poziom trudności, to klikamy tutaj show advanced options i tutaj sobie wybieramy już zamek. Klikamy sobie tutaj w te kości i mamy tutaj do wyboru właśnie te 11 zamków. Wybieramy sobie, który nam się najbardziej podoba, który mamy ochotę zagrać. Ja wezmę sobie mój ulubiony, czyli Tytanów. I tutaj wybieramy sobie bohaterów. Ja na przykład sobie wybiorę prawdopodobnie... Jeszcze tak nie jestem pewien dokładnie, ale wydaje mi się, że sobie wybierzemy Cyrę, bo Cyra ma umiejętność dyplomacji. A o tej umiejętności opowiem w odcinku o umiejętnościach. Bardzo fajna umiejętność właśnie, dyplomacja. Uważam za najlepszą. A tutaj mamy ustawienia dotyczące komputerów. I w sumie zostawię im, żeby mieli randomowe ustawienia. Żeby mieli losowe miasta i tak dalej. A tutaj sobie jeszcze wybieramy jakiś bonus na start. Może to być właśnie artefakt, tak jak ja wybrałem, ale może to też być złoto od 500 do 1000, jak widzicie. Lub na przykład klejnoty na start od 3 do 6. Także no tutaj można sobie wybrać jeszcze jakąś taką bonusową rzecz na start. No ja wybieram sobie akurat artefakt i klikamy wtedy begin, akceptujemy i tak wygląda rozpoczęcie gry. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, gdy wytłumaczę interfejs na mapie.